Dzień dobry! Mamy złoto i bardzo się cieszę. Dziękuję każdemu za wsparcie. To były niesamowite emocje w ciągu tego weekendu. Czułam wsparcie każdej osoby i jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dzięki Wam. Dziękuję! Wierzę, że naprawdę zrobiliśmy dobre programy, które ja bardzo dobrze odczuwam, bo w tym roku miałam problem, że jak dostaliśmy mój pierwszy short, to nie odczuwałam. Mówiłam przez pół sezonu, mówiłam, że musimy zmienić, ja nie czuję. Jak ja nie czuję... Zmieniliśmy. Tak, zmieniliśmy bardzo dobrze, bo jak ja nie czuję, to nie wiem, kim jestem, nie wiem, czym jestem. Na igrzyskach miałeś Czajkowskiego. Tak, i bardzo się cieszę, bo widziałam siebie w tym programie i właśnie kiedyś miałam nawet sen, że jestem na igrzyskach i była ta muzyka i ja przyszłam i powiedziała, że robimy, musimy. To jest znak. I to był dobry znak chyba. Teraz w szorcie masz Elvisa Presleya, w programie dowolnym masz muzykę z filmu Odlot, do tutaj baloniki widzimy też na twoim stroju. Wszystko jakoś tam się komponuje, ale to jest też charakterystyka ciebie, bo ty dbasz o takie szczegóły, dbasz o kontakt z widzami, to wszystko jest z kibicami, to wszystko jest ważne. Tak, a short ja wygrałam sama, totalnie tą muzykę. Kiedyś po prostu chłopak puścił na rozgrzewkę o 7 rano, chcieliśmy spać wszyscy, oczywiście musieliśmy trenować. I on puścił tą muzykę i ja podjechałam do swojej trenerki, na to Jankę, i ja mówię, że to jest to. Ja to czuję, to jest to. I czasami coś takiego się czuję, prawda? Tak, i ja od razu to poczułam i po prostu chyba nie było pytania, powiedziałam, że musimy to zrobić. Ja to super odczuwam i myślę, że właśnie publicy się bardzo podoba. Bardzo podoba ten program. Też troszeczkę zmęczenie we mnie mówi. No i naprawdę, jak mówię, że have fun, to ja właśnie mam ten fun podczas tego programu. A dowolny to na temat tego, że warto zawsze marzyć. Jak marzenie się spełniają, to jest bardzo wyjątkowe poczucie. Człowiek może odlecieć, frunąć. Może odlecieć, właśnie. I trzeba zawsze walczyć. Czasami jest bardzo trudno, czasami będzie jeszcze trudniej, ale jak wykonasz, jak dojdziesz do tej celi i twoje marzenie się spełni, to są wyjątkowe emocje. I właśnie u mnie jedno marzenie się spełniło. To było niesamowicie, to było cudownie. No i teraz lecę w następnym marzeniu. Prowadziłaś już po programie krótkim i potwierdziłaś to w programie dowolnym. Można powiedzieć, że twoje zawody. Zadowolona w 100%? Nie w 100%, bo wiem, że zawsze może lepiej. I widziałam, że byłam bardzo zmęczona, ponieważ oddałam całą energię na Grand Prix, bo miałam to 4 dni temu. Byłam bardzo zmęczona, szczerze mówiąc. Ale naprawdę marzyłam, żeby wygrać na zawody w domu. Czułam, jakie mam wsparcie i widziałam, że to może być naprawdę coś dobrego i bardzo ważnego chyba dla wszystkich dzisiaj. Dlatego cieszę się, że poradziłam ze swoim pressingiem, bo miałam. Dla mnie na przykład wiele lat, jak jestem troszeczkę z tyłu po szorcie i do przodu, bo myślę, że kurczę, dobrze, nie mam tak dużo do straty, po prostu do przodu na maksa. A jak ty już jesteś pierwszy, to o ten strach straty jest, ale cieszę się, że dzisiaj z nim poradziłam. Katia Kurakowa. Bardzo fajnie to wyglądało, nie tylko w programie długim, ale także w szorcie. Jest się z czego cieszyć, że wygrałaś tu w Warszawie. Tak, bardzo, bardzo się cieszę i to naprawdę dużo dla mnie znaczyło. Marzyłam, powiem tak, o złote. Bardzo mi się chciało wygrać, tym bardziej w domu, tak powiem, bo widziałam, jak wszyscy wspierają i jak dużo to będzie znaczyło. I bardzo się cieszę, że to się udało, bo czułam wielkie zmęczenie, ponieważ dopiero przyjechałam 4 dni temu z Grand Prix. Czułam, że jestem troszeczkę pusta w środku, bo oddałam tam całą energię, całe siły. Ale cieszę się, że udało mi się skupić, być sfokusowaną i chyba dałam radę. Dwa bardzo fajne programy, tak w zasadzie to bez większych błędów. Tak jest. Byli dwa bardzo dobrych przyjazdy. Wiem, że mogę lepiej, ale uważam, że to był bardzo udany start. Jak to z tobą jest? Gdzie ty w ogóle mieszkasz, jeżeli byś musiała gdzieś wpisać adres zamieszkania? Gdybym musiała zapisać adres zamieszkania, to bym zapisała Polskę, na pewno. Bo to jest mój dom. I kropka. To jest mój dom. A trenuję teraz we Włoszech i bardzo się cieszę, bo mam bardzo dobrą ekipę ze sobą, bardzo wspierających trenerów, którym mogę ufać. Ale mój dom to jest Polska. I ja to czuję. I myślę, że teraz inni też to odczuwają. My to cały czas czujemy im więcej, to jesteśmy z tego dumni, bo mamy się czym pochwalić. A czy będziemy się mieli czym pochwalić po Mistrzostwach Europy? Zobaczymy. Ja będę robiła wszystko, co mogę i będę dawała od siebie wszystko na maksa, żeby być zadowolony ze swojej pracy i wiedzieć, że od siebie na dzisiaj zrobiłam wszystko. A tam już zobaczymy. Prezes Jacek Taszar to powiedział, że nawet jest szansa na medal. To dodatkowa presja czy dodatkowa mobilizacja? Ja staram się o tym nie myśleć, bo to przeszkadza. Na przykład jak jestem na trzeciej pozycji, albo na przykład w tamtym roku była szósta,
no to łatwiej, po prostu idziesz do góry, nie? A jak jesteś na pierwszej pozycji, no to szkoda stracić, nie? I to jest taki dodatkowy pressing. Troszeczkę się stresowałam, może nawet troszeczkę bardziej niż troszeczkę, ale poradziłam. Kiedy wychodzisz na taflę ostatnia, przed tobą najgroźniejsze rywalki, ty się skupiasz na sobie przed tym przejazdem, żeby nie zrobić żadnego błędu? Czy podglądasz tak kątem oka, co tam one robią? Czy leżą już na tej tafli, czy świetnie im poszło? Staram się nigdy nie patrzeć, bo wtedy zaczynam się bardziej stresować i czuję, że mogę stracić to skupienie. Skupiam się tylko na sobie i mówię, że muszę od siebie zrobić wszystko, a dalej co będzie, to będzie. To nie wszystko zależy tylko ode mnie, bo też są sędzie i inne faktory. Po prostu warto robić od siebie wszystko. Jak myślisz, czy w tej Finlandii na tych Mistrzostwach Europy to trzeba będzie zrobić 200 punktów w sumie, żeby medal zdobyć? Nie wiem. Nie wiem, jak pójdzie innym. Nie wiem, jak pójdzie mnie. Zobaczymy. Będę się starała. Tak, trzymamy mocno, mocno za ciebie kciuki. No i co? Teraz trochę odpoczynku, a co potem? A potem Mistrzostwo Polskie. 16 grudnia. No, a potem to już Uniwersjada. Będę starała się dobrze jeść, żeby mieć energię. Studiujesz? Tak. Jestem na studiach w Polsce, w Toruniu. Studiuję. Chcę być trenerem. Tak, bardzo chcę być trenerem. Ja mam nadzieję, że tą trenerką to zostaniesz dopiero za jakieś 10 lat, bo jeszcze parę igrzysk olimpijskich przed tobą. Pan mi dał teraz motywację. Dobra, zrozumiałam swoim cel. No to idziemy do przodu. A my mocno trzymamy kciuki i mocno, mocno, mocno wspieramy. To jest moja największa motywacja, jak czuję to wsparcie.